Ja chciałbym, chciałbym dzisiaj wrócić do słów pana Jezusa, ale też do słów, które są wypowiedziane w dziejach apostolskich, mówiąc o jego powtórnym przyjściu. Mamy, myślę, tą wyraźną świadomość, że to, co obecnie się dzieje, jest czymś nadzwyczajnym, czymś zaskakującym. I to jest ciekawe, że na początku jest pandemia dwa lata. Dwa lata, które jakby burzą życie całego świata. Taką normalność. Nie tylko świata, ale też to ma wpływ na kościół. I jest to jakby takie poruszenie, sprawdzenie fundamentów. I my musimy wiedzieć, że fundamenty naszej wiary są sprawdzane. Jeszcze jedno się nie skończyło, to jest tak jak w Apokalipsie: jeden koń za drugim koniem, jeden jeździec za drugim miejscem wyjeżdża. Jeszcze jedno się nie skończyło, zabrany zostaje pokój. I to nie w sensie lokalnym, ale globalnym. Dotyka to całego świata. My musimy uważnie obserwować to, co dzieje się wokół nas. Jezus o tym mówił, Słowo Boże o tym mówi. I sądzę tak, że kiedy został zabrany pokój, jeszcze jedno się nie skończy, przyjdzie następne. I nie chodzi o to, że mam jakieś czarnowictwo. Ale już jest pisane o tym, że to, co czytamy też i w objawieniu, przychodzi drożyzna i głód. I niektórzy mówią już, że będzie głód przynajmniej w niektórych miejscach bardzo dotkliwy, tam gdzie wysyłana jest pszenica z Ukrainy i z Rosji. Bo jak chyba tu wspomniałem, czy na modlitwie to jest 30% światowego zaopatrzenia pszenicy. A gdzieś taki tekst jest, że miara pszenicy, miarka pszenicy będzie za tyle i za tyle. I nie mówię to po to, żebyśmy wpadali w panikę. To jest tak, że my, Kościół zwiastuje to od samego początku, że Jezus Chrystus powróci. Od momentu, kiedy, właściwie jeszcze przed pierwszym przyjściem Jezusa. Stary Testament mówi o jego pierwszym, a najwięcej mówi o jego drugim przyjściu. Chwalebnym przyjściu. I czasami się wydaje, że wielcy tego świata jakby rządzą i decydują. Oczywiście, że Bóg pozwala im działać, aby wyszły na jaw intencje skrytości serc. Ale nad tym wszystkim jest Boża ręka. Nad tym wszystkim czuwa Bóg. Kiedy Jezus odchodził do nieba, i kiedy widzieli go jak ja przeczytam dzieje apostolskie, pierwszy rozdział od dziewiątego wiersza, po tych słowach, a widzieli to na własne oczy. Został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli, jak on wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani w białe szaty. Galilejczycy zapytali, dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo. Ten Jezus, który został zabrany od was w górę do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście go, że odszedł. Drodzy, Kościół od samego początku, jak tylko powstają zbory, apostoł Paweł, zakładając fundamenty wiary, słowa wiary w życie ludzi, który, którzy, których przyprowadził do Chrystusa, nauczał ich o czasach ostatecznych, nauczał ich o powtórnym przyjściu Chrystusa. Możemy o tym dowiedzieć choćby z listu do Tesalonicza. Paweł mówi, czy nie pisałem Wam o tym? Czy nie mówiłem, kiedy byłem pośród Was o tym, jak to wszystko będzie wyglądać? Oczywiście, że ciągle zmagamy się z, pewnymi, z pewną chronologią. I dzisiaj nie jest moim zadaniem, nawet nie czuję się na siłach, żeby jasno, wyraźnie powiedzieć tu w tym momencie to. Stanie się, a tutaj to się stanie. Ale zobaczcie, tam jest, tam Anioł mówi, ten Jezus, którego widzieliście, jak odchodzi, tak go zobaczycie, jak przyjdzie. Czyli jeśli dożyjemy do tego momentu, Bóg da nam dożyć ten moment, będziemy to oglądać, będziemy to doświadczać. Cały świat będzie to widział. I to nie będzie działanie w ukryciu. Możliwe, i są takie przesłanki, że możliwe, że Kościół zostanie pochwycony wcześniej przed Bożymi sądami, które przyjdą na Ziemię. Ale chciałbym, żebyśmy przeczytali i zwrócili uwagę na te takie najważniejsze wezwania, które Jezus kieruje do nas, do Kościoła. Jeszcze kiedy był na Ziemi, kiedy przepowiadał te rzeczy, które miały nastąpić. 24 rozdział Ewangelii Mateusza i 21 rozdział Ewangelii Łukasza, one mówią o tych samych rzeczach, kiedy Jezus dzieli się ze swoimi uczniami, ze swoimi apostołami i prorokuje, objawia to, co wydarzy się. Od pierwszego wiersza będę czytał: Gdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł drogą, zbliżyli się do niego uczniowie, by mu zwrócić uwagę na świątynną zabudowę. Wtedy im powiedział: Widzicie to wszystko? Zapewniam was, nie zostanie tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. A gdy siedział na górze oliwnej, uczniowie podeszli do niego i na osobności zapytali: Powiedz nam, kiedy się to stanie? Oraz jaki będzie znak Twojego przyjścia i kresu tego wieku? Czyli powiedz nam, wyjaśnij nam, kiedy to wszystko będzie miało miejsce. Jak mówisz, że ta piękna świątynia, którą teraz podziwiamy, nie będzie jej. To miasto będzie zburzone. Kiedy przyjdziesz. I będzie kres tego wszystkiego. A Jezus odpowiedział: Uważajcie. Uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd. Inne tłumaczenia mówią, by was ktoś nie zwiódł. Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, Chrystus to ja, powiedzą. I wielu zwiodą. Moglibyśmy to jeszcze oddać takim słowem, Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu. Pomazaniec to ja. Bo Chrystus znaczy pomazaniec. Mesjasz, mesjasz, namaszczony. Będziecie słyszeć o wojnach. Dotrą do was wieści z pól bitwy. Ale uważajcie. Nie dajcie się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. W różnych miejscach nastanie głód i wystąpią trzęsienia ziemi. Ale to wszystko będzie dopiero początek bólów porodowych. Wtedy zaczną was dręczyć, będą was zabijać. Wszystkie narody was znienawidzą ze względu na moje imię. Wówczas wielu się zrazi. Będą na siebie nawzajem donosić i nawzajem się nienawidzić. Pojawi się też wielu fałszywych proroków i wielu z Z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziemnie. Lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. Dobra nowina o królestwie zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc zobaczycie w miejscu świętym obrzydliwość spustoszenia, zapowiedzianą przez proroka Daniela, kto czyta, niech zwróci na to uwagę. Wtedy przebywający w Judei niech uciekają w góry. Kto jest na terenie na tarasie dachu niech nie wchodzi do domu po rzeczy. Kto na roli, niech nie wraca po swój płaszcz. Najtrudniej będzie w tym czasie kobietom w ciąży i karmiącym matkom. Módlcie się też, aby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w czasie szabatu. Nastanie bowiem wtedy tak wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nie będzie. Gdyby ten czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Zostanie jednak skrócony ze względu na wybranych. Gdyby wam wówczas ktoś powiedział: oto tu jest Chrystus, albo oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, będą oni czynić wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Pamiętajcie, że wam to przepowiedziałem. Gdyby, gdyby wam więc powiedzieli: uwaga, jest na pustkowiu, nie wychodźcie. Uwaga, przebywa w kryjówce, nie wierzcie, gdyż jak błyskawica przecina niebo ze wschodu aż na zachód, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wszędzie, gdzie jest padlina, zlatują się sępy. A zaraz po ucisku tych dni, Słońce ulegnie zaćmieniu, Księżyc straci swój blask, Gwiazdy będą spadać z nieba i moce nieba nawiedzi wstrząs, wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego. A ludzie wszystkich plemion Ziemi będą bić się w piersi. Zobaczą bowiem syna człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Oto, nam, oto natomiast on natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą, by zgromadzili jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugie. Niech figowiec posłuży Wam za przykład. Gdy Jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato. Podobnie, gdy zobaczycie, że to się dzieje. wiecie, że blisko jest, u drzwi. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenia, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Tego dnia natomiast, tego dnia natomiast ani tej godziny nikt nie zna, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. W czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do Arki. Spostrzegli się dopiero, gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie zatem. Ponieważ nie wiecie, którego dnia Wasz Pan przyjdzie. Zauważycie, że, zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwolił włamać się do domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi. Gdyż syn człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślać. A później mowa jest o słudze, który w domu Pana daje pokarm o właściwej porze. A później mowa jest w ogóle o Kościele, któremu Pan rozdał talenty i mają usługiwać według obdarowania. Kilka myśli, drodzy. Trzeba byłoby tak sobie spokojnie, może z długopisem zapisywać te kolejne rzeczy. Ale kilka myśli, bardzo ważne rzeczy, o których Jezus tutaj mówi. Po pierwsze... Ten fragment jest napisany i wypowiedziane są słowa prorocze co do czasu ostatecznego w kontekście Izraela, Żydów. Dlatego, że tam mowa jest o tymi świątyni, tam mowa jest o Judei, żeby ci, którzy tam mieszkają, nie uciekali i tak dalej, nie próbowali coś zabrać ze swoich domów. Tam mowa jest o tej ogromnej nienawiści. Do Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa. I to nie tylko świat, ale ich ziomków. Ze względu na moje imię. A więc, jakby koncentracja, tam jest mowa o świątyni, o spustoszeniu, o zbezczeszczeniu miejsca świętego. Czyli widzimy, że Jezus wypowiada te słowa w kontekście swojego narodu. Ale tam jest też mowa o tym, że to, co będzie dotykać w szczególny sposób Żydów, obejmie cały świat. Bo wojny, bo głody, bo trzęsienia ziemi obejmują cały świat. Bo prześladowania obejmują cały świat. A więc jakby jest tutaj pokazani są, pokazany jest naród. Pokazani są ci, którzy uwierzyli w Jezusa w tym narodzie, ale też globalnie odniesione jest to do wszystkich, do wszystkich narodów, do całej Ziemi i do tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Pierwsza rzecz bardzo istotna. Pamiętajmy, że Jezus mówiąc o tym, i Jezus, kiedy odchodził, zapowiada swoje powtórne przyjście. Wzywa nas Kościół, abyśmy byli tymi, którzy oczekują na jego powtórne przyjście. Kościół, wierzący, to, co, jak mamy żyć, i to, co jest w, w naszych sercach pragnieniem, powinna być w nas, we mnie, w każdym Bożym Dziecku. Oczekiwanie, tęsknota, Pragnienie, aby Jezus Chrystus przyszedł. Popatrzcie, że kiedy pewne rzeczy zaczęły się dziać, już choćby z tą pandemią, nagle odkrywamy, że fajnie nam się żyje i ktoś nam ten komfort zabrał. Ale kiedy patrzę globalnie, to wielu moich braci, wielu naszych braci i sióstr w Chrystusie Jezusie woła, aby przyszedł już teraz. Przecież modlimy się o prześladowanych. Prawda? Modlimy się o tych, którzy rok w rok są tępieni z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, mordowani, porywane są ich dzieci. I to jest gdzieś tam daleko od nas. Teraz, kiedy coś zaczyna być blisko nas, zaczynamy to bardziej odczuwać i przeżywać. A więc chciałbym, żebyśmy mieli takie serce, żebym się zastanowił sam nad sobą, czy ja rzeczywiście gorąco pragnę, aby Pan i mój Jezus Chrystus przyszedł. Czy jeszcze mam parę rzeczy, które chciałbym załatwić, zrobić, doświadczyć i niech on jeszcze troszeczkę. ale w Bożym Słowie dostrzegamy inne pragnienia tak? Jak kończy się objawienie Jana, czyli kończy się ta księga Duch, Duch Święty i oblubienica, co mówią? Przyjdź. Przyjdź. Wiecie, oblubienica, ta, która jest zakochana w Chrystusie, ta która jest narzeczoną, zaręczoną z Chrystusem, ona ma pragnienie w końcu wyjść za mąż. Chcę poślubić go i chcę być na weselu. I zadaję sobie pytanie, ile w moim sercu jest tego gorącego pragnienia i tęsknoty, aby Jezus już przyszedł. Bo żyjemy w bardzo szczególnych czasie. I muszę sprawdzić swoje serce, czy jest tam gorąca miłość do mojego zbawiciela. Czy ja go wyczekuję. Czy go wygląda? Mówię, o, jeszcze nie przyszedł. Tak więc, i kiedy Jezus mówi o, tych, o tym czasie, i kiedy uczniowie są ciekawi, kiedy to nastąpi, powiedz nam, powiedz nam, kiedy to wszystko ma się stać. Takie naturalne pytanie. Każdy z nas chce wiedzieć, i wtedy Pan Jezus mówi tak: Uważajcie. Uważajcie. Pierwszą rzeczą uważajcie, miejcie się na baczności. To jest takie pierwsze ostrzeżenie, kiedy rozmyślamy o, o czasie przyjścia Pana. Pan wzywa swój kościół do uwagi, do baczenia aby nie dać się w jakikolwiek sposób oszukać tym, którzy będą chcieli nas w tym względzie wprowadzić w błąd. Wiecie, że już niektórzy ogłosili jego powtórne przyjście, tylko w tajemnicy to ma, odbyło się wszystko i tak dalej. Uważajcie. I dalej Jezus mówi tak, będziecie słyszeć o wojnach i my słyszymy, tylko to było daleko. A teraz jest bardzo blisko. Jesteśmy dotknięci. Dotknięci bólem, cierpieniem, tym, co przeżywają nasi sąsiedzi. I wiecie, pojawia się niepokój i lęk w sposób naturalny. I dlatego Jezus mówi: Gdy o tym usłyszycie, to. Nie tylko baczcie na to, co słyszycie, i kto wam coś będzie mówił na temat mojego powtórnego przyjścia, przefiltrujcie to i badajcie, czy tak się rzeczy mają według mojego słowa. Ale też mówi tak, gdy od... słyszycie o tych rzeczach, popatrzcie: były dwie wojny światowe, ogromne kataklizmy wojenne. Ogromne. Niewyobrażalne. I teraz znowu coś jest. I Jezus mówi, nie dajcie się przestraszyć. Czyli Jezus doskonale wie, że to, co dzieje się wokół nas, będzie nas dotykać, będzie nas niepokoić. I diabeł przez to będzie chciał, żebyśmy żyli w ustawicznym lęku i strachu. Dlatego Jezus mówi, nie poddajcie się temu. Ja sobie, widzę tutaj taką, takie wyraźne ostrzeżenie, tak jak baczcie, aby was ktoś nie zwiódł. Tak tutaj jest bardzo wyraźnie napisane w tym fragmencie. Nie dajcie się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to nie jest jeszcze koniec. A później mamy, mowa jest, mowa jest, że w wielu miejscach nastanie głód, pomory, ale to wszystko należy do tych początkowych rzeczy. Jezus odpowiada na ich pytania, kiedy to się stanie. Jezus mówi, kiedy zobaczycie te rzeczy, kiedy będziecie to widzieć. Ale panie, przecież wojny to co chwila się toczą. Dwie światowe wojny już były. To nie był jakiś tam w zakamarku się działo, nie? Ale mówi, to jest dopiero początek. A później będą głody i mory i trzęsienia ziemi. Czyli pierwsza rzecz, pierwsze takie ostrzeżenie Pana Jezusa, kiedy mówi o czasie końca bądź czujny. Bądź czujny odnośnie tego, co się dzieje. Wyciągaj właściwe wnioski. Nie daj się sprowadzić na manowce przez ludzi, którzy będą próbować wykorzystać to, co się dzieje dla swoich własnych celów. Aby zwieść, jeśli można wybranych Bożych. Nie dajcie się przestraszyć. Tutaj jest mowa. W... Kolejna rzecz będą was dręczyć, zabijać, wszystkie narody was z nienawidzą. I to nie jest. Bo tam jest napisane ze względu na moje imię, mówi Jezus. Dotyczy to wierzących Chrystusa Żydów i dotyczy to wszystkich wierzących, którzy uwierzyli w Chrystusa. Będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, i kiedy tak o tym czytam, to przecież Bolesław tutaj wychodzi i czyta nam: taki kraj, taki kraj, taki kraj. Mordują, porywają, zabijają. Tylko dlatego, że są chrześcijanami. Tylko dlatego, że wyznają, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Zbawicielem. Wypełnia się na, na naszych oczach dokładnie to samo, co Jezus zapowiedział. Wiecie, to stwierdzenie Pana Jezusa w pewnym momencie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Jest jak pieczęcią, że to, co czytamy, na pewno się wypełni, amen? Na pewno, na pewno. Wszystko może się przeminąć, ale słowo Pana, objawienie Pana, słowo prorocze Pana musi się wypełnić. Teraz. Popatrzcie, że ci nawróceni Żydzi do Chrystusa nie mają nawet miejsca w swoim własnym kraju. Są, kiedy wyjadą gdziekolwiek indziej, to podwójnie są nielubiani, bo są Żydami. A do tego jeszcze wierzący w Chrystusa ze względu na jego imię. Tak więc tutaj Słowo Boże mówi, i Pan Jezus mówi w wierszu dziesiątym: Wówczas wielu się zrazi. Wiecie, z powodu nienawiści, którą świat będzie miał do tych, którzy kochają Chrystusa. Kiedy to się będzie działo, wielu się zrazi tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Wiecie, to są takie ciężkie próby, bo ludzie zadają sobie pytanie, no gdzie jest Bóg? Skoro jest dobry i tak dalej. Wielu się zrazi, wielu się zgorszy. I to są takie niefajne rzeczy. Bo brat wyda brata. Będą się nienawidzić. Ci, którzy się kochali, przestają, przestaną się kochać. Z powodu imienia Jezus. Jedni pozostają wierni, a, u, a inni zrażą się. To jest takie ostrzeżenie, abyśmy pilnowali naszych własnych serc, aby nie dopuścić do tego, aby cokolwiek było że gdzieś pojawią się niewłaściwe rzeczy w naszych sercach jedni względem drugich. Z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie. Ja myślę, że to będzie szło dwukierunkowo. Jeśli oziębnie miłość do Boga, oziębnie miłość do siebie nawzajem. Zgodzicie się ze mną? Jeżeli kochasz Boga, będziesz kochał ludzi. Jeśli kochasz Chrystusa, będziesz kochał Kościół i ludzi w Kościele razem z ich błędami i wadami. Bo każdy z nas ma błędy i wady. I miłość będzie przykrywać wiele grzechów, upadków. Ale kiedy przestajesz kochać Boga, tak jak go powinniśmy kochać, to będzie się zaraz odbijać. W naszej postawie jedni względem drugich. Z powodu bezprawia, nieprawości, która jest na zewnątrz, jeżeli tylko Kościół czy wierzący pozwolą na to, to ich miłość osiemnie, oni ucierpią. I zwróćcie uwagę, lecz ten, kto wytrwa do końca, a więc czuwaj, nie daj się zastraszyć, mówi Jezus. Nie wpadaj w panikę, nie bój się, nie pozwól strachowi wypełnić twoje wnętrze i bądź wytrwały, wierny w swojej wierze w Jezusa Chrystusa. Im bardziej te rzeczy się dzieją, im bardziej się nasilają, im bardziej imię Jezus jest bezczeszczone i prześladowani są ci, którzy kochają Chrystusa. Ty bądź wytrwały, aby wytrwać przy Jezusie. Bo to jest taki czas, kiedy próbowane są, i przeciwnik próbuje począsnąć fundamentami naszego duchowego życia. Prawda? Kiedy dzieją się takie rzeczy, to gdzieś tam jesteśmy głęboko dotknięci i mówimy dlaczego. I przeciwnik chce to wykorzystać przeciwko nam, naszemu zaufaniu wobec Boga, kto wytrwa do końca. Niesamowicie ważne jest trwanie i wytrwanie. Trwanie w Chrystusie i wytrwanie. Dalszym odznakiem. Poprzedzającym jego powtórne przyjście jest to, że dobra nowina Ewangelia będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom. Drodzy, śmiem sądzić, że chyba już, ja nie wiem, musiał być jakiś zakątek, jakieś, jakieś nieodkryte plemię, które by jeszcze nie usłyszało dobrej nowiny. Ewangelia o Królestwie Bożym, Ewangelia Jezusa Chrystusa objęła cały świat. Bóg chce, żeby na całym świecie każde plemię, język, wszyscy usłyszeli, że Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, aby zbawić grzesznika. I pośród prześladowań i wbrew prześladowaniom i wbrew temu, że narażone jest życie chrześcijan, oni idą do najdalszych zakątków, aby głosić Jezusa Chrystusa, że jest Panem i Zbawicielem. I będzie głoszona ta Ewangelia po całym świecie, wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Czyli mam prawo sądzić, i mamy prawo sądzić, jak bardzo blisko jest Jego powtórne przyjście. Łukasz dodaje do tego jeszcze taką jedną ciekawą rzecz: że Jerozolima będzie deptana przez Pogan. Do końca, jakby, ale kiedy przestanie być deptana, nie będzie tam już pogan, dokończy się wszystko, będzie koniec łaski. Dla narodów Bóg zwróci swoje oblicze do Iz na Izrael, aby okazać im łaskę jako narodowi. Jest mowa o tym spustoszeniu, o zgorszeniu w miejscu świętym. I znowu bardzo różnie można to interpretować. Jedni mówią, że będzie odbudowana świątynia. Tam, na wzgórzu świątyni, możliwe. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę, że jeszcze na coś innego. Tam, gdzie powinna być świętość, tam będzie nieczystość. Kiedy to zobaczycie. Zobaczycie tą obrzydliwość, tego spustoszenia, tego zniszczenia, które przynosi nieczystość, bałwochwalstwo, inne rzeczy. Tam, gdzie powinno być, tam, gdzie powinna być świętość. Czyli zobaczcie, jak Kościół musi się pilnować, ci, którzy wyznają imię Chrystusa, aby trzymać Boże standardy życia, tego, co podoba się Bogu. Dalej jest napisane, że w momencie, kiedy nastąpi to zbezczeszczenie przyjdzie wielki ucisk, jakiego nigdy wcześniej nie było. Jakiego nigdy wcześniej nie było. I znowu to jest tak bardzo mocno osadzone o Izrael. Ale my wiemy, że ten wielki ucisk ogarnie całą ziemię. Ale w szczególny sposób dotknie to naród. Izraelski. Po tym ucisku będzie poruszone, będą niebiosa. I tam jest napisane: i wtedy zobaczycie tego. A gdy wam będą mówić wcześniej, popatrzcie, jak to jest ciekawe pamiętajmy, Chrystus przyjdzie z nieba, nie z ziemi. Antychryst wychodzi, o ile pamiętam, z morza, czyli z narodów. Prawda, bestia z morza, wychodzi z narodów, spośród ludzi. Dlatego 666 to jest liczba człowieka. Ale Chrystus przyjdzie z nieba. Gdy wam będą mówić, jest na pustyni, jest w kryjówce, nie słuchajcie tego, ignorujcie to. To nie jest Mesjasz. On przyjdzie z nieba. Bo poszedł do nieba, siedzi po prawicy ojca i kiedy będzie odpowiedni moment, przyjdzie, aby zabrać swój Kościół. Aleluja. Przyjdzie, aby zabrać swoich wybranych. I wiecie, będzie z jednej strony chwała i radość Kościoła, a z drugiej strony tam jest napisane: Narody będą biadać. Wielcy przywódcy, królowie, prezydenci, którzy odrzucili Chrystusa. Wielcy i mali, wolni i niewolni, bogaci i biedni, wysoko urodzeni i nisko urodzeni, nie ma znaczenia, będą wołać góry, pagórki, przykryjcie nas przed nadchodzącym gniewem. Baranka. Teraz jest czas, gdyż ten baranek jest barankiem. Pełnej miłości, łaskawości i chce przebaczyć. Ale przyjdzie czas, i ten czas już jest blisko, że ten baranek będzie sądził ziemię. Hallelujah. Będzie tym, który osądzi wszelką bezbożność i niesprawiedliwość. Dzisiaj ludzie mówią, gdzie jest jego obiecane przyjście. Ignorują Boga. Uważają, że nie ma żadnych konsekwencji i nie poniosą żadnych konsekwencji tego wszystkiego, co jest bezbożne, nieczyste, niewłaściwe. Ale Biblia mówi zupełnie coś innego. Niebo i ziemia przeminą, ale słowo Pana nie przeminie. Drodzy, a więc. Bądźmy tymi, którzy czuwają. W Ewangelii Łukasza jest dodane jeszcze czuwajcie i módlcie się. Czuwajcie i módlcie się. Bądźmy tymi, którzy czuwają. Pamiętajmy, aby nie dać strachowi miejsca w naszych sercach: Trwajmy. Trwajmy. Kiedy będziesz widział wiele niefajnych rzeczy w życiu tych, którzy powinni żyć inaczej. To ma wpływ. Tak jak czyjaś postawa nas może zachęcić, tak inna postawa może destrukcyjnie i wpływa destrukcyjnie, ale ty masz trwać i nie mówić, skoro On. Nie, my mamy patrzeć na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary. I starać się być zachowani takim jak On. Jeszcze jedna rzecz. Jezus mówi: Będzie jak za dnino ego. Jedli, pili, wychodzili za mąż. Łukasz tutaj dodaje, że szczeszcie się obżarstwa i opilstwa. Czyli im bliżej przyjście Pana. Pan Jezus ostrzega, mówiąc o czasach ostatecznych, że będzie to taki czas tych różnych rzeczy, wydarzeń, które będą miały miejsce, ale też czas takich postaw, gdzie ludzie będą, no dla mnie to jest taki symbol, obżarstwo, opilstwo, taki symbol dobrego, wygodnego, fajnego życia, żeby nikt, nikt i nic mi w tym nie przeszkadzało. Wszystkie inne sprawy nie są tak ważne. Sprawa Boga, wieczności. Nie, nie, to jest tu i teraz, żeby miał dobrze. Jezus mówi: strzeżcie się tego. Też mówi do, do wierzących: uważajcie, aby te rzeczy, takie normalne, ziemskie, nie stały się najważniejsze. I, i tam jest Łukasz jeszcze wspomina w 21 rozdziale, wierszu 34, o troskach. Troskach troski. A więc im bliżej przyjście Pana, muszę zadać sprawdzać swoje serce odnośnie miłości do Boga i ludzi, bo bezprawie się rozmnoży i miłość wieloziemnie. Muszę sprawdzać moje serce, czy ja ciągle ufam Panu. Muszę sprawdzać swoje serce, czy rzeczy tutaj nie wzięły górę już nad tymi, na które czekamy. Nie stały się ważniejsze niż to królestwo i te obietnice, które związane są z wiecznością. Bądźcie więc czujni w każdej chwili i módlcie się. Amen. Powstańmy, aby się modlić. Panie, tak dziękuję Ci, że Ty sprawiasz, że Ty obiecujesz, że jesteś z nami aż do skończenia świata. Dziękujemy Ci, że kiedy uczniowie pytali Cię o czas końca, Ty wszystko powiedziałeś. I Panie, może do końca wielu rzeczy jeszcze nie rozumiemy, nie są tak jasno i wyraźnie. To dziękujemy Ci za te, które są jasne i wyraźne dla nas. Tak modlę się o samego siebie, modlę się o nas, Panie, aby nasze serca, nasze wnętrze, abyśmy my byli blisko Ciebie, Panie. Byli gotowi, kiedy przyjdziesz. Pełni wiary i miłości. Ojcze, o to się modlę dla siebie i dla każdego z nas, dla całego Kościoła. Tak dziękujemy Ci, Panie, że Ty. Nie trzymasz tych rzeczy w ukryciu, ale mówisz wyraźnie, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Tobie niech będzie chwała. Panie, chcemy być ludźmi żywej wiary, ludźmi, którzy mają żywą nadzieję w sercach, radość i pokój pośród całego niepokoju, który jest wokół nas. Chcemy, żeby pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, mógł wypełniać nas. Bądź błogosławiony, panie. Błogosław, panie, tych, którzy z Ukrainy są już w naszym kraju, są w drodze do innych krajów. Boże, modlimy się o nich. Panie, ty widzisz ich tragedię, ich cierpienie, ich ból. Modlimy się o nich. Ci, którzy znają ciebie, panie, aby mogli się podnieść w swoich sercach. A ci, którzy Ciebie nie znają, aby mogli wzywać Twego imienia i uratować swoje życie. Oto się modlimy dla nich i dla samych siebie. Amen. Halleluja.